JBL Boombox 1, a JBL Boombox 3. Co tu się zmieniło i czy zmieniło się na tyle, żeby było warto dopłacać do tego droższego? W dzisiejszym odcinku postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Boomboxa trójka obecnie najtaniej możemy wyrwać za około 1700 zł. Mimo, że tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, sugerowana cena detaliczna przez producenta jest znacznie większa, co jest jakąś pomyłką. Natomiast Boomboxa 1 nówkę jeszcze możemy kupić, tak powtarzam, jeszcze możemy kupić za około 1400 zł. Bo prawdopodobnie te głośniki niedługo w ogóle zostaną wycofane ze sprzedaży. Używanego Boomboxa 1 obecnie idzie dostać za około 600. Boombox trójka jest świeży i ciężko na razie wyrwać używkę w niższej cenie. Tak czy siak, ja dzisiaj porównuję również praktycznie nowego Boomboxa 3 do Boomboxa 1, który ma już naprawdę wiele lat i odegrał wiele tysięcy piosenek. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że porównujemy produkt za 1700 zł do produktu za około 600. Także różnica jest. No i co tu się zmieniło? Na pierwszy rzut oka niewiele. Głośnik nadal tych samych rozmiarów, trochę inny z wyglądu, mamy tu inne logo, inne membrany. Membrany również zależą od tego, czy mamy wersję Wi-Fi czy nie Wi-Fi. Ja mam wersję Wi-Fi i membrany wyglądają w taki sposób. W wersji nie Wi-Fi są to membrany z Boomboxa 2. Dodatkowo membrany w Boomboxie trzymają zdecydowanie większy zakres niż w jedynce. Same to gumowe tworzywo dookoła zrobione jest również z bardziej elastycznego materiału niż w jedynce, co sprawia, że te membrany po prostu chodzą łatwiej. Na Boomboxie 3 nie znajdziemy również przycisku Connect Plus. Tutaj mamy party boosta i tych głośników razem nie sparujemy. Różnice wizualne są także w rączce. W JBL-u Boomboxie 3 jest już ona metalowa. Inna jest także podstawka pod głośnikiem i dużą różnicę znajdziemy również w portach. W przypadku pierwszej wersji Boomboxa mamy port do zasilania na zasilacz 19V, dwa porty USB do ładowania różnych urządzeń, port serwisowy na mikro USB oraz mini jack. A w nowym Boomboxie trzymamy ich mniej. No jak to? Nowy głośnik, jeszcze lepszy, jeszcze droższy i mamy mniej portów? Niestety jacka tu nie doświadczymy. Port USB do ładowania innych urządzeń jest tylko jeden, a wejścia na zasilacz nie ma wcale. A dlaczego? Tak jak mówiłem wam w teście Boomboxa 3, głośnik posiada już wbudowany zasilacz i wystarczy nam ten standardowy kabel zasilający. Jest to fajne i wygodne, bo kable są te powszechnie dostępne i na pewno każdy z nas ma je w domu, a zasilacz jak gdzieś zgubimy, to musimy troszkę wydać na nowy. Dodatkowo zasilacze nie nosimy cały czas przy sobie, a takie kable naprawdę są tak powszechnie dostępne, że znajdziemy je praktycznie wszędzie. Widzicie ten przycisk? To jest kluczowa różnica, o której będę jeszcze tutaj dużo mówił, ale jest to przełącznik z trybu indoor na outdoor. Był on w Boomboxie 1, ani w dwójce, ani w trójce już go nie doświadczymy. Szkoda, naprawdę szkoda. Boombox trzyma co prawda opcję ekwalizacji w aplikacji, jest ona bardzo podstawowa i okrojona, ale jednak, tak czy siak na pewno nie zmienia tyle co ten przycisk. To by było na tyle z różnic wizualnych, ale głośniki różnią się również w środku. Boombox 1 został wyposażony w 4 przetworniki, a Boombox 3 już w 5. W jedynce mieliśmy dwa przetworniki średniozakresowe, pełniące bardziej rolę niskotonowych oraz dwie kopułki wysokotonowe. W Boomboxie trzymamy jeden głośnik podłużny, ja na to mówię zawsze głośnik od telewizorów, bo takie głośniki są montowane w telewizorach najczęściej. I ten głośnik oczywiście jest największy i pełni rolę głośnika niskotonowego. Mamy także głośniki średniozakresowe, które ukryte są pod kopułkami wysokotonowymi, także jest to pełnoprawny trzydrożny system, taki jak na przykład w Tronsmarcie Bang Max. Do tego głośnika Boomboxa 3 porównamy w kolejnym odcinku. Natomiast teraz wracamy do dzisiejszego porównania i jeżeli chodzi o różnicę pod przysłowiową maską, jest to na tyle. Ale różnice są również głębiej. Co do akumulatora, to obydwa głośniki pograją nam maksymalnie 24 godziny, a czas ładowania wyniesie 6,5 godziny. Oficjalnie nie mamy żadnych informacji, jakie te akumulatory w głośnikach są. Jedynie w Boomboxie 1 producent podaje, że to 20 000 mAh, ale już nie podaje przy jakim napięciu, więc taka informacja jest nam do niczego niepotrzebna. Bo przecież 20 000 mAh dla 7,4 V to będzie już 40 000 mAh dla napięcia 3,7 V. I my się na te triki marketingowe nie nabierzemy. W Boomboxie 3 niestety nie ma w ogóle żadnej informacji co do akumulatora, więc nie ma tego jak porównać. Różnica jest również w wersji Bluetootha. W Boomboxie 3 możemy liczyć na standard 5.1, natomiast w Boomboxie 1 4.2. I te wersje Bluetootha powinny się nam realnie przekładać na zasięg. Wykonaliśmy testy. Oczywiście ten głośnik z nowszym Bluetoothem powinien mieć lepszy zasięg, ale to nieprawda. Boombox 1 w naszym teście uzyskał 95,8 m, natomiast w Boomboxie 3 uzyskaliśmy 76 metrów. No i co jest grane? Halo? Nowszy głośnik, nowszy standard Bluetootha i gorszy zasięg? No chyba sobie jaja robicie. Jeśli chodzi o moc, bo na to chyba wszyscy czekają. JBL Boombox 1 na zasilaczu uzyskuje 2x30W, czyli łącznie 60 z tych niby 4 przetworników. Bez zasilacza mamy tutaj 2x20W, czyli łącznie 40, dużo mniej. W Boomboxie 3 sprzedawcy podają jakieś kosmiczne wartości, natomiast z danych producenta wynika, że przetwornik niskotonowy ma 60W na baterii i 80 na zasilaczu, dwa średniotonowe przetworniki, czyli te z tyłu, po 30W na baterii i 40 na zasilaczu, a kopułki wysokotonowe na samej górze, po 8 na baterii i po 10 na zasilaczu. Także Boombox 3 powinien być o wiele mocniejszy i głośniejszy, potężniejszy, w ogóle niesamowicie lepszy. Jeśli chodzi o moc, czy tak będzie? Oczywiście, że nie. I porównanie, które za chwilę przeprowadzimy, to potwierdzi. Bo do głośnika można dać przetworniki, które znamionowo mają o wiele większą moc. Ale ile wykorzysta wzmacniacz? O tym już nikt nie mówi. Tak się robi marketing. Powiedzieliśmy już o różnicach w wyglądzie zewnętrznym oraz o parametrach technicznych, które są wewnątrz naszego głośnika, ale nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym, czyli o tym, jak te głośniki się przenosi. Bo przenosi się je zupełnie inaczej. Boombox 1 waży 5250 gram, trochę ponad 5 kg, a Boombox 3 już prawie 7. 6700 gram tutaj mamy. Także głośnik jest o wiele cięższy. Przypuszczam, że to przez to, że tam mamy wbudowany
zbudowany zasilacz i tej elektroniki musi być o wiele więcej. Sam przetwornik niskotonowy może sporo ważyć, ale gwarantuję wam, że przenoszenie tego głośnika jest bardzo niewygodne. Dodatkowo trzeba dodać, że Boombox 3 posiada również wersję z Wi-Fi. My właśnie tą wersję tutaj mamy i umożliwia ona nam szereg różnych rzeczy, które szczegółowo opisane są w poprzednim filmie z dokładnym testem tego głośnika. Głośność maksymalna, zaczynam od Boomboxa 1. Inna piosenka. No i cóż mogę powiedzieć, słuchajcie, rzadko kiedy w takich porównaniach jak te dzisiejsze jest zauważalna aż tak ogromna różnica. No bo jednak staramy się porównywać głośniki podobnej półce cenowej, o podobnych rozmiarach i o podobnych parametrach technicznych. No a tu różnica jest po prostu gigantyczna. JBL Boombox 3 jest o wiele głośniejszy. Dźwięk z niego jest bardzo wyostrzony. To jest naprawdę żyletka. Wysokie tony są tutaj tak dowalone, że mi głowa rozbalała od tego testu. Głośnik dzięki temu będzie bardzo donośny, będzie słyszalny z ogromnych odległości, ale ten dźwięk będzie męczący dla uszu. W Boombox 1 mamy o wiele większy balans, tutaj głośność jest o wiele mniejsza, wysokie tony nie są takie ostre, głośnik będzie w plenerze słyszalny z mniejszych odległości, ale w domu na pewno przyjemniejszy dla ucha, to jest ciekawe. Ja naprawdę uważam, że ten dźwięk z Boomboxa 1 jest o wiele lepiej zbalansowany. Średnie tony są słyszalne bardzo podobnie, natomiast jeśli chodzi o niskie tony, tutaj jest ciekawie, ponieważ słuchając głośników na takiej pokojowej głośności, powiedzmy 50%, bo ciężko tego w domu słuchać głośniej, no to o wiele większy bas zauważyłem w Boomboxie 3, mimo wszystko. Ale przy głośności maksymalnej, tak jak teraz robiliśmy ten test, ten bas jest podobny. Boombox 3 już nie ma tutaj takiej przewagi. Do pewnego momentu, do jakichś tam 80% powiedzmy głośności, on ma przewagę w tych basach, ale powyżej zwiększają się już praktycznie tylko wysokie, tak aby dobić głośnością. JBL tym zagraniem chciał uzyskać jedno. Chciał, aby ten głośnik był o wiele lepiej słyszalny, z większych odległości, w plener. Ale to całkowicie przekreśliło ten głośnik dla osób chcących kupić ten głośnik do domu. Tak, jest equalizer, ale to nic nie daje, a przynajmniej nie daje na tyle dużo, aby ten głośnik jakkolwiek zbalansować. W Boomboxie jeden przełącznik jest i on w tym teście był ustawiony na tryb zewnętrzny, tak żeby jak najbardziej upodobnić go do Boomboxa 3. To ja proponuję, abyście teraz posłuchali różnicy między trybem zewnętrznym a wewnętrznym. Posłuchajmy teraz tego samego kawałka najpierw w trybie zewnętrznym. A teraz w trybie wewnętrznym. No jak sami słyszycie, te wysokie tony są w trybie wewnętrznym dodatkowo ograniczane. Natomiast ile daje ekwalizacja w Boomboxie 3? No, ktoś może powiedzieć, że daje nawet więcej niż w Boomboxie 1. Owszem, ale zobaczcie, że to daje dużo tylko w przypadku ograniczania niskich tonów. Jeśli chodzi o wysokie, to mimo tego, że przesuwamy to w jedną w drugą, ten głośnik wcale nie pozwala nam ich ograniczyć. On jest zrobiony tak, aby grać plenerowo. Napiszcie mi koniecznie, czy chcecie odcinek z testem donośności tego głośnika. Sprawdzimy sobie, jak daleka go słychać. Trzeba powiedzieć tutaj o głośności. W poprzednim odcinku obiecywałem bardziej rzetelny test. Tam już porównywaliśmy sobie głośność Boomboxa 1 do Boomboxa 3. Tak się to prezentuje. Jak widzicie, różnica jest. Natomiast te testy przeprowadzane były z bardzo małej odległości
cm od głośnika, to było 35 cm. A mam tutaj aż 5 przetworników, które są oddalone od siebie, no trochę są oddalone od siebie. Ten test, tak jak mówiłem, był projektowany do bardzo małych głośników, a nie do takich gigantów. Dlatego teraz ponownie zmierzymy sobie głośność obydwu tych głośników, tylko że z większej odległości. Niech to będzie standard drugi. No i bardzo proszę, tutaj mamy 2 m i 20 cm, a nie 35 cm jak poprzednio. Piosenka ta sama, sprawdzamy głośność najpierw Boomboxa 3. To 1,1 z tej odległości. Teraz Boombox 1. JBL Boombox 1 uzyskał 98-90 dB w trybie indoor, teraz tryb outdoor. No i tu mamy sporo więcej, ale nadal mniej niż w Boomboxie 3. Myślałem, że ta różnica będzie jeszcze większa, ale 1 dB to i tak dużo. A weźcie pod uwagę, że mierzymy to z ponad 2 metrów. Wyniki tego porównania są chyba oczywiste. Jeżeli szukacie fajnie grającego głośnika do pomieszczeń, nie przepłacajcie i nie przemęczajcie swoich uszu. Weźcie Boomboxa 1. Ale jeśli organizujecie różne imprezy w plenerze, różne eventy i potrzeba wam bardzo głośnego głośnika, który będzie słyszalny z ogromnych odległości, niestety musicie dopłacić i wziąć Boomboxa 3. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich porównań, koniecznie zostawiacie łapkę w górę. A na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i narka. A jeśli nadal nie wiesz, jaki głośnik wybrać, koniecznie odwiedź naszą grupę na Facebooku. Mamy mnóstwo specjalistów, którzy chętnie ci pomogą.